To był Teleekspres na deser. My także zaczynamy nieco deserowo, a jak najbardziej muzycznie od wyników dwóch programów telewizyjnych, których zwycięzcy mają szansę na wielką muzyczną karierę. Startujemy. Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Eurowizji 2020 w Rotterdamie. W finale szansy na sukces młoda wokalistka okazała się bezkonkurencyjna. A to właśnie zwycięzca tego programu po raz pierwszy w historii ma trafić na tę prestiżową imprezę. Szczegóły Alicja Sękowska. Drodzy Państwo, ze mną gromi reprezentant Polski podczas konkursu piosenki Eurowizji z 2018 roku. No ale to emocje dzisiaj były. Co tutaj się działo? No, cudowne emocje i bardzo się cieszę, bo dla mnie Eurowizja ciągle trwa. Jak wspomniałaś, trochę już minęło tamtych moich wydarzeń. Natomiast dzisiaj cieszę się, bo ten finał był cudowny. To były trzy no, zupełnie różne osobowości na scenie, ale też trzy różne zupełnie piosenki, które jakby nasi artyści chcieli zaprezentować, wnieść na scenę. Wygrała Alicja z potężnym głosem, z potężną piosenką. No, emocje ogromne i bardzo się cieszę, że takie, bo ja lubię. Myślisz, że ta piosenka ma szansę zawojować scenę Eurowizji? No prawda taka, że dopóki piłka w grze, to wszyscy mają szansę. Ma oczywiście, dlatego myślę sobie, że utwór jest przede wszystkim mocny, potężny w konstrukcji, w swoim aranżu, natomiast głosowo idealnie pasuje. Jest to utwór dobrany bardzo fajnie dla Alicji, a taka naturalność i taka swoboda na scenie sprawdza się na Eurowizji i proszę wierzyć, że właśnie nie da się na Eurowizji oszukiwać. I tutaj utwory, które płyną z serca, a ten utwór dzisiaj słyszeliśmy Alicji, płynie po prostu z serca, jest idealnie to skomponowane. No właśnie, ty już gromi te ścieżki eurowizyjne przetarłeś, więc jakieś rady możesz dawać tym, którzy na tej scenie dopiero wystąpią? No nie chciałbym dawać nikomu rad. Z twojej perspektywy. To jedyne, co mogę powiedzieć, to to, żeby być tam naturalny, tak jak powiedziałem, żeby zostawić faktycznie jakiś bagaż stresu. Ja wiem, że to tak się mówi tylko łatwo. Ja niewiele pamiętam ze swojego wykonu i występu tam. Natomiast zostawić nerwy, zostawić to wszystko, to jest niepotrzebne. Wyjść, zrobić to, co się robi najlepiej, czyli w przypadku Alicji po prostu zaśpiewać. Ma piękny utwór, piękny głos, cudowny utwór i potężny głos. I myślę, że tutaj jest szansa, żeby oczarować i zaczarować się nie tylko Europę, tylko cały świat. Musimy też za nią trzymać kciuki, musimy ją wspierać. Mi bardzo dziękuję za rozmowę. A czy Alicja Szemplińska zawojuje eurowizyjną scenę, o tym będziemy mogli się przekonać już w maju podczas tego konkursu właśnie w Rotterdamie.